Zadałam pytanie, czy są uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do punktu pierwszego. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin. Proszę o wyciszenie mikrofonu. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok. Projekt na druku numer 891-1. Czy są jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos odnośnie tego projektu? Jest Pani Dyrektor Mirosława Puton, witam serdecznie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o wyświetlenie ankiety do głosowania. Zobaczymy, jak przyjdzie to głosowanie, czy będzie wszystko w porządku. Jeśli nie, będziemy się wylogowywać i jeszcze raz. Za 6, 1, przeciw, 1, 8, tak? Czy mój głos został uwzględniony? Ale ja nie zagłosowałem. Proszę o obsługę komisji o wyświetlenie. Nic się nie pojawiło. Na razie jest 8 głosów tylko. O, jest 7, 2, 1, 8, wstrzymując 7, 9. Chyba trzeba ponownie 7, nie, okej. Okay. Jest 7 dodać 2, 9, 1, 10. Czyli są wszyscy Państwo... Mogę zobaczyć wyniki głosowania? Tak. Czy Pani Przewodnicząca widzi wyniki głosowania? Już widzę, dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 głosów za. 1 głos przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 481 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin. Projekt na druku nr 892-1. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. 8, 9, 2. Poproszę o wyświetlenie ankiety do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Proszę o oddanie głosu. Ankieta się pojawiła. Pani Przewodnicząca, proponuję, żeby obsługa wyłączyła mikrofon. Bo po co my mamy słyszeć mikrofon obsługi? Ja tego nie rozumiem. Ja już to mówiłam, ale no bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Czy mnie słychać? Proszę o wyłączenie mikrofonu. Wszystkich Państwa proszę o wyłączenie mikrofonu. Dziękuję. O, jak obsługa wyłączyła, to jest cisza. Super. Wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o wyniki. Siedem głosów za, jeden głos przeciw, dwa głosy wstrzymujące się. Informuję, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lublin. Projekt na druku numer 889-1. Czy są pytania ze strony Państwa radnych odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Poproszę o wyświetlenie ankiety do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Nie mam ankiety. Ja też nie mam. Jest. Już się pokazała. Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania.
przewodnicząca, tam było 11 za profilaktyka, tak? Nie, nie otrzymałam wyników, więc nie wiem, ile by... Ojejku, nie otrzymała pani przewodnicząca wyników. Nie, no czekam cały czas. 11 za. Ale ja bym chciała to widzieć. Tak, już. Aha, mówi Włodek, że teraz już nie pokażemy. A było 11 za, przepraszam. Dobrze, dziękuję. W takim razie jednogłośnie projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny. Kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lublin na 2021 rok. Projekt na druku numer 890-1. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Poproszę o wyświetlenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Ankieta się pokazała. Proszę oddać głos. Również nie widzę wyników głosowania tym razem też. O, teraz się pokazały. 11 głosów za, projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny jednogłośnie. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Kolejny punkt jest to projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin, projekt na druku numer 907-1. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos odnośnie tego projektu uchwały? Było to wspomniane na Komisji Samorządności, ale nie wszyscy z państwa są członkami Komisji Samorządności, więc może są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Ankieta już się pokazała, więc proszę o oddanie głosu. Ale... Ten pogłos jest nie do zniesienia po prostu. Dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć głosów za, zero głosów przeciw, dwa głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Rodziny. I ostatni punkt, są to sprawy wniesione. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, tylko chciałam poinformować, że 23 listopada odbędzie się kolejna komisja, na której będziemy opiniować budżet. Jeżeli ktoś z państwa miał taką wolę, aby złożyć wnioski budżetowe na komisji rodziny, to proszę o przesłanie mailem na dla Grażyny Bieleckiej. Przepraszam, 23 listopada? 23 listopada o godzinie 16:30. Bardzo proszę, pan radny Jurkowski. To jest poniedziałek, za tydzień. Ja chciałem serdecznie podziękować pani przewodniczącej za pomoc w Komisji Samorządności i Porządku Publicznego, bo gdyby nie pani, to by po prostu nie udało się. Jeszcze raz dziękuję, bo tam był pewien taki problem i zwróciła pani uwagę na niedoskonałość, także dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Można na panią wiceprzewodniczącą zawsze liczyć. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie w związku z wyczerpaniem się początku obrad zamykam posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny. Pięknie dziękuję wszystkim państwu za udział. Dobrnęliśmy do końca pomimo problemów technicznych. Lista. Dziękuję bardzo. Jeszcze do tego nie doszłam. Moment. Proszę na koniec podpisać listę obecności. Nie mam listy. Nie ma, no właśnie nie ma. Już jest. Bardzo proszę o zaznaczenie swojej obecności. Już jest ankieta. 11.
Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny. O 18:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zapraszam. Zobaczenia. Pani przewodnicząca, czy widać listę obecności? Nie, listę obecności nie widać. A jest teraz, widzimy akurat, to nie wiem, o co chodzi. Teraz widać, już teraz o, widać. Tak, dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia Państwu. Do zobaczenia na następnej komisji z niektórymi z Państwa.